Z nami Andrzej Wawrzyk. Akcja plaża trwa w najlepsze, ten brzuszek coraz mniejszy, także coraz lepiej wyglądasz. Akcja kolejna była zakończona, kolejny obóz w Hiszpanii, akcja plaża, opalinizna coraz lepsza forma, coraz lepsza waga, coraz mniejsza. Więc kolejny obóz jest za mną, jest fajnie. Teraz chwilę luzu i w lipcu zaczynamy kolejny obóz, ale to już na terenie Polski. Tak żarty żartami, ale wpadłem do Adama Balskiego przed walką z Masternakiem i to był maj tamtego roku. I ty wpadłeś, ja ci już bardzo dawno nie widziałem, wpadłeś na worek, byłeś, nie wiem, z 15 kg cięższy, ale to jeszcze waga, to jeszcze nic, ale pouderzałeś trochę worek i tam bałem się, że ci będę musiał usta robić, a widzę, że to już długo trwało, że tak powoli to schodzi, ale fajnie, bo tak w sumie lepiej, żeby to zeszło powoli, ale tak jak należy, nie? No oczywiście tak, no ja w ogóle wtedy coś widzieliśmy, to w ogóle nie planowałem powrotu na ring, tak jak mówię, w ogóle nie chodziłem na salę, nie biegałem, nie trenowałem, zajmowałem się sobą, firmą, codziennością, pracą, sport tak w toku się stawiłem z boku, aż w końcu zatęskniłem, poczułem, wróciłem, no już tak się wziąłem stuprocentowo za to, za sport. No i tak jak no mówisz, no już od początku roku trzeci obóz, codziennie na sali, więc no ważę 18 kg mniej od tego momentu, czuję się dużo lepiej, dużo więcej już po prostu mogę, bo czuję po wydolności, ale wszystko robimy powoli, przerwa była taka długa, że ja bym chciał pewnie zacząć już, nie wiem, bombardować, bić i wszystko, zerwałbym na pewno bardzo szybko którąś część ciała i zakończyłoby się to już kontuzją i końcem. Czy Zbigniew Raubo to jest stały element już twojego narożnika, twojego teamu? Tak, to jest stały, ostateczny, tylko tak mogę powiedzieć, że tak, no fajnie mi się zaczęło z trenerem ćwiczyć i trenować, że stąd powstał pomysł powrotu na ring, bo ogólnie no nie, że ja sobie pomyślałem, wracając, no tak fajnie mi się z trenerem trenuje, że rozmawialiśmy, że jedynym turniejem, co nie wystąpiłem, są kwalifikacje olimpijskie. Jakby się udało, a to mi się marzy, wystąpienie w olimpiadzie, więc tak nasze te rozmowy, no i tak do tego w dukę zaangażowaliśmy się bardzo i ku temu dążymy, tak? No właśnie, bo to jest też tak, że tych lat masz sporo mniej niż ja, ale jednak nie jesteś jeszcze takim młodzieniaczkiem. Jestem młody. Jesteś młody? Ale posłuchaj, bardzo młody. Już tak na poważnie. Wszyscy kumple mają 60. Ale wątroba 63, oni mają 60. Oni też. W tym wieku w pewnym momencie już jak jest zawodnik po jakiejś karierze poważnej i tych parę lat więcej, to ciężko się zmobilizować. I myślę, że taki Zbigniew Raubo to jest klucz, prawda? Bo czasami ktoś musi OPR zrobić, zmobilizować, bo ty na pewno te umiejętności masz. Tutaj nie jest problem umiejętności, tylko to jest problem powrotu do tego zdrowia fizycznego, nie? Tak, całkowicie tak. Trener Raubo ma to coś, że potrafi zmobilizować mnie po prostu na maksa. Nie jest, nie należy do trenerów delikatnych, szczypiących się w język, tylko mówi tak jak jest, to się dzieje. I to jest fajne, bo to zaczęło mnie mobilizować i też bycie na sali, jak ja puszczał mnie tam ze swoimi zawodnikami, nie do boksowania, ale do tej sprawności fizycznej, to ja byłem w opłakanym stanie, no każdy mi, kurde, dużo lepiej, bardziej sprawnie fizycznie wszystko robi, gimnastykę, przewroty, technikę, no niż ja, bo ja się męczyłem już zgarbiony we sił, więc trener, też fajne podejście, że doprowadzić mnie do sprawności fizycznej, a mówi, no boksem to, że potrafię boksować, dołożymy kilka elementów i jak będziesz dobrze sprawny fizycznie, gibki, to zapanujemy nad głową emocjami i po prostu będziesz gotowy do walk. Jest taka opinia, że Andrzej Wawrzyk miał wszystko poza twardą szczęką. Z kolei, powiedzmy, że to jest ten twój mankament, ta trochę słabsza szczęka. Bardzo mocna strona, to wyjątkowo szybkie ręce, jak na wagę ciężką. Czy ten atut, bo ja nie oglądam cię na treningach, ten atut dalej jest zachowany, mówię o tych szybkich rękach? Tak, no szybkie ręce, dodatkowo poprawiła się zdecydowanie w praca szybkich nóg. Pracuję dużo więcej na nogach niż boksowałem w boksie zawodowym, gdzie i tak to był mój atut, żeby po prostu nie wchodzić w wymiany. Teraz nogi są jeszcze bardziej poprawione, więc i jeszcze będą jeszcze bardziej, więc główna taka w treningu uwaga to jest na po prostu szybkość nóg, dojść, odejście, przepuszczenia ciosów i po prostu większość, tak jak boksowali w danych czasach, boksowało się nogami, a ręce się dokładało, tak?
No właśnie, jak mi teraz to powiedziałeś, to w sumie ten Tomek Bonin to nie miał jak dojść do ciebie, prawda? A gdzieś to rzeczywiście zanikło w pewnym momencie. Tak, no to no, Tomek miał dużo słabsze nogi, twarda głowa, silny zawodnik, dobry, bardzo dobry, ale no nogi to były na element, żeby go spokojnie taktycznie pokonać. On się gubił w tym wyjściu, bo on wychodził mnie, jeżeli nie było, ja dochodziłem, to byłem szybszy, więc to jest bardzo duży taki po prostu dobra w element w moim boksie, jak nie najważniejszy, żeby te nogi były perfekcyjne, niedobre, perfekcyjne, więc my tak przez to dużo biegamy, dużo robimy przysiady, no wszystko na nogi, żeby te nogi były bardzo sprawne, tak, bo jak je będą całkowicie wytrenowane, to tak jak mówię, no ręce się dołoży, rękami już nokautowałem i wiem, jak to się po prostu robi i boksuje. Dołoży się kilka elementów i będzie się cały czas po prostu to robiło, tak? Od 2010 jestem na wszystkich mistrzostwach Polski. Nie czaruj mi się, ta waga super ciężka jest na tyle przeciętna, że poza Oskarem Safarianem nie wyobrażam sobie, że mógłbyś z kimś przegrać. Stąd też ten pomysł w Twoich igrzyskach olimpijskich. Bo to dla Ciebie powinna być na krajowym podwórku poza Oskarem stosunkowo łatwa robota. Ale też mówisz o czymś innym, że może jednak też ten boks zawodowy. Stworzyłeś wokół siebie team, mówimy o Zbyszku Raubo, ale jest też parę innych osób, które być może pomogą Ci w powrocie do zawodowego boksu. Czy zanim wróciłem na salę, to też powstała w grupa no Heroes Boxing Promotion z fajnymi planami, która wspiera mnie w mojej karierze, którą mamy gdzieś tam, która też ma po prostu plany, żeby w dojściu do tego boksu amatorskiego pomiędzy walkami robić pojedyncze walki takie na ringach zawodowych, tak? Prawdopodobnie no, wystąpię na pierwszej gali 9 września Suzuki Boxing, walką tam już do zawodową. Wiadomo, tutaj będzie jeszcze może 10 rund, ale 6-8 rund zaboksujemy. Też jest pomysł, który mi się bardzo podobał i z firmą się podzieliłem, wszystkim się podoba. Moja walka z Mariuszem Nowakiem w grupie Mariusza też się taki pojedynek podoba. Myślę, żeby wprowadził takie fajne zainteresowanie, pozytywne zainteresowanie boksem na polskim rynku, czego chyba od dłuższego czasu brakuje ze względu na to, co dzieje się na tych 105 innych fejmowskich federacji, tych freakowych, no to ten taki prawdziwy sport troszkę znikł, tak? Sport, a trzeba przyznać, że nawet jeżeli jesteście na pewnych zakrętach, to i Ty i Mariusz macie bardzo rozpromowane nazwiska, o których niektórzy młodzi zawodnicy mogą tylko pomarzyć, żeby te nazwiska tak zapadły w głowie, no bo niestety boks przeżywa kryzys nie tylko sportowy, ale też medialny. Tak, tak, tak. Boks teraz nie ma tego, co było jeszcze za naszych czasów, że ta telewizja naprawdę nas promowała. Były często wywiady, spotkania z kibicami, z dziennikarzami. Dzisiaj tylko no, świat naprawdę polski, mediów interesują friki, youtuberzy, kto kogo nawyzywał, albo kto ile komu zrobi dzieci, albo kto komu zasadzi na dziurę, tak zwaną najsłynniejsze powiedzenie dzisiejszych frikowców. No jest to straszne, przykre, tak, że prawdziwy sport nie jest doceniany, a takie coś, bo to ciężko nazwać, no takie no wygłupy, no nie wiem, cyrkowe no wygłupy i to po prostu jest to fajne, że ja i Mariusz, jeszcze mam to nazwisko, spotkaliśmy się z Mariuszem i powiedziałem, że no fajnie, żeby ta dyscyplina nasza, jeszcze ludzie mówili dobrze, a my razem możemy to pokazać. Możemy pokazać szacunek na konferencjach, szacunek do przeciwnika, tego co no nie mają, pojedyncy mają szacunek, a takie parchy nie mają szacunku, po prostu wychodzą, pokrzyczą, złapią lajki i sobie biorą się walki. Nie? Wspomnieliśmy o Twojej grupie promotorskiej, znaczy Waszej grupie promotorskiej, bo to jest spółka, tak to nie tylko Ty, ale jest tam też kilku chłopaków. To nie jest tak, że jesteś jedynym zawodnikiem czynnym, prawda? Czy na razie takim z boku takiego no, głównego no, jestem ja, jest prezes Jasław Robociński, mój promotor Damian Jesienia i budowaliśmy to po prostu razem. Już mamy od trenera Raubo dwóch, to mamy trzech
zawodników z boksu amatorskiego. W Hiszpanii, gdzie latamy, już tam z dwoma prowadzimy rozmowy. Chcemy budować ten zespół, tą grupę, tą drużynę. A no, tak ją budujemy. No, fajnie, że wydaje mi się, że dużo zawodników też będzie chciało z nami być w atmosferze takiej normalnej. Bez tych złośliwości, co oglądamy często na polskim rynku, to taka normalna, sportowa atmosfera, gdzie też, no też pokazuje, że możemy dużo. No, od początku roku mamy trzeci obóz w Hiszpanii i to nie chodzi, żeby na lato będzie latała grupa, będziemy to promowali dalej i myślę, że możemy ten boks troszkę jeszcze no, dźwignąć, żeby no, ludzie dalej go tak no, fajnie postrzegali. Wymieniłeś nazwiska, które przeciętnemu kibicowi jeszcze niewiele mówią, aczkolwiek jestem z Wawrzyk Team w kontakcie i no, wygląda to coraz lepiej, coraz poważniej i może się okazać, że Wawrzyk Team i Wach Team, które też sam sobie trochę rzepkę skrobię, możecie zrobić walkę, która być może w przyszłości by nie była w stanie dojść do skutku przez jakieś promotorskie konflikty telewizyjne i nagle się okaże, że wy, tworząc dwa osobne obozy, możecie do tej walki doprowadzić. Znaczy tak, no dawniej to było no, bardzo ciężko do tego doprowadzić ze względu no, na sytuację. No, ja byłem w grupie promotorsko-zawodowej, co mieli inne plany. No, Mariusz też tam był związany z innymi promotorami. Teraz po prostu budując to, wszyscy sobie powiedzieliśmy, czego chcemy, więc doprowadzenie do tej no, walki pomiędzy grupą, no, powiedzmy mną jako zawodnikiem, ale grupą Heroes, a teamem Mariusz Wach, no nie jest wtedy ciężkie, to po prostu, że dwóch zawodników chce, reszta to jest, należy już do czy do naszej grupy, czy będziemy tą galę robili razem, bo Mariusza grupa z team dostał też taką propozycję, że możemy to zrobić wspólnie, dużą galę i po prostu są te możliwości, są te chęci i przede wszystkim są odpowiedni ludzie, którzy do tego doprowadzą. Moglibyście to zrobić w internecie, bo internet teraz rządzi światem, ale wiem, że też macie jakieś przełożenie jednak na telewizję polską. Jesteście w stanie to też zrobić w telewizji, prawda? O czym walka będzie... No, tak, ja mówię tak czysto teoretycznie. Tak, jesteśmy w stanie to zrobić w telewizji. Bardzo chcemy, żeby to była telewizja polska. Typu TVP Sport, więc myślę, że ta walka będzie, czy jeżeli do walki dojdzie, na pewno będzie w telewizji. Jeszcze nie wiadomo, jest Polsa, co się boksu zajmuje TVP Sport, więc do tej walki doprowadzić, jeżeli my chcemy, to telewizja też uważam, że taką walkę będzie chciała. Chodzi mi o to, bo nie wszyscy wiedzą, bo tak jeszcze mówię, jeszcze zrobicie swoją galę, to już będzie to inaczej od razu wyglądało. Ale to nie jest tak, że wy startujecie od zera. To są ludzie gdzieś za twoimi plecami, którzy gdzieś te swoje kontakty też mają i też wiedzą, z kim porozmawiać. Oczywiście, no mój promotor Damian Jewsienia jest w boksie 20 lat, cały czas przy zarządzie PZB, bardzo duże doświadczenie. Może w boksie zawodowym też, bo Emil Lewczyka ma, więc no jeździł tam na wjazdy, na walki, a prezesem Heroes jest Jarosław Chrobociński, który no, na robieniu biznesu po prostu się zna, wie co do czego dać, więc my tworzymy fajny zespół, fajny team, każdy jest otwarty, spotkamy się, jakiś problem, siadamy, rozwiązujemy. I jest między nami zaufanie, a chyba to jest najważniejsze, tak? Że budując to nie, że podpisuję no, kontrakt z jakąś grupą i co będzie, to wszystko siadamy razem, wszystko robimy, wszystkie pomysły to są nasze wspólne pomysły. Mistrzostwa Polski w Zabrzu w listopadzie. Czy to jest ten priorytet, czy jeżeli się uda dopiąć Mariusza Wacha, to ta walka z Mariuszem Wachem będzie priorytetem? Chodzi o zbieżność, wiesz, nie, terminów edualnych. To nie będzie ze względu na to, że ja bardzo chcę już wszyscy, żeby gala była w Spodku. W listopadzie w Spodku są Mistrzostwa Świata chyba w siatkówce czy Europy. Walka będzie albo w styczniu, albo w lutym, bo też rozmowy z miastem wtedy będą łatwiejsze. Wiadomo, nowy budżet, no rozdania i można takie rzeczy zrobić. Tak jak mówię, my to nie robimy od zera, wiemy. I na czym polega boks? Wiemy, na czym polega budowanie gali i żeby było fajnie, no to będzie, jak budujemy, na pewno bardzo dobra gala, bardzo fajna taka jaka powinna być z tą pozytywną energią sportową. Jesteście bliżej czy dalej? Bliżej, jesteśmy bardzo blisko, teraz
już za niedługo siadamy do trzeciego spotkania z Team Wach, więc myślę, że to już za niedługo będziemy mogli ogłosić i dogadać walkę, podpiszemy umowę i no i to tylko już zostaną przygotowania, budowanie emocji, budowanie, no, pokazywanie, że trenujemy. Chcemy to robić tak fajnie, żeby to kibice też widzieli, że my chcemy te walki, że my do niej nie zrobimy na walkę, żeby w sposób zrobić, tylko my do niej chcemy się przygotować i pokazać bardzo takie dobre, sportowe wydarzenie, widowisko. Ale w listopadzie cię w Zabrzu na pewno zobaczę, tak? Tak, w listopadzie w Zabrzu będę walczył na mistrzostwach Polski. Dobrze, ostatnie pytanie. Boks olimpijski, boks zawodowy to są dwie różne dyscypliny. Tak patrząc na ciebie, oczywiście osiągnąłeś bardzo dużo, w końcu się doczopałeś do walki o mistrzostwo świata. Może regularnej wersji, ale jednak to był Powietkin, numer 2 na świecie przez wiele lat. No może numer 3, bo jeszcze Witalia jak boksował to numer 3. Ale to jest chyba tak, że jednak Andrzej Wawrzyk był stworzony do boksu olimpijskiego, z którego został bardzo szybko wyciągnięty. To nie jest, nie wiem czy masz podobną opinię jak ja, ale mam wrażenie, że w tym, kiedy byłeś taki bardzo dynamiczny, bardzo szybki, wysoki, smukły, to boks olimpijski to było to, gdzie mogłeś zaszaleć. A czy na pewno tak, no też z moim szybkim stylem boksowania, tak, no wiadomo, nie należałem do tego, co chodzili, szłapali. Boks olimpijski jest szybszym boksem i też w nim przez to teraz odnajduję się dobrze i fajnie mi to, nie jest to, że przestawienie w treningu, a zawsze trenowałem szybko, dynamicznie i dalej to robimy. Też trudno nazwać się niespełnionym zawodowcem, bo jednak Reksiu, Sosnowski, no dobra, Williamsa już nie będę wymieniał, bo to był cień Williamsa, Albota, Denis Bachtow, który w tamtym czasie był elitarnym sparring partnerem i taka zaplecze pierwszej ligi, powiedzmy. Tak. Bachtow to w ogóle mi też troszkę sprawił problemów, ale on walczył z ścisłą czołówką światową i też im sprawiał duże problemy, więc miałem kilku fajnych przeciwników, też ten olimpijczyk ze Stanów na stadionie we Wrocławiu, Vargas, no nie jest to... Pierwszy na list olimpijski, prawda? Tak, no więc jest to z list olimpijski, więc no nie są to zawodnicy bez doświadczenia, więc no kilku takich dobrych, fajnych sprawdzianów miałem i je też po prostu zdałem, tak, dobrze je zdałem. Większość kończyłem przed czasem, więc też świadczy o tym, że byłem tam tym zawodnikiem lepszym. Jak Bachtow przegrywał przez knockout z Samim Samem, to on coś koło 6-7 miejsca w WBC był wtedy, także to mówię, to nie był ten Bachtow, którego znamy dzisiaj, który ma jakąś tam serię porażek, nie? Tak, no wtedy Bachtow też, tak jak mówię, to była taka ścisła dziesiątka chyba nawet w tych rankingach, ale no jest zawodnikiem dla wszystkich niebezpieczny. Jest bardzo dynamiczny w tych pierwszych dwóch, trzech ciosach, no jest nim silnobijący, ale no wiadomo, przyjąć cios, wstać, nie dać się skończyć i wygrać, to też świadczy, że zawodnik się nie podaje, walczy i o jego doświadczeniu. Czy Andrzej Wawrzyk to zawodnik spełniony, czy uważasz, że przy odpowiedniej układzie sił mogłeś osiągnąć więcej? Czy... gratuluję. Co? Ojej. Nie pokazuj mi takich rzeczy. Uważam, że w pewnym momencie też takie, tak się, ja bym ci powiedział, czy myślę, że jak skończyłbym, albo udało się zmienić w grupę promotorską w pewnym czasie, czy w ogóle przejść do czegoś nowego, zobaczyć. Byłem za długo, już za długo w jednym miejscu, nie było motywacji też, w grupie jakieś takie rzeczy dziwne się działy i tak dużo zawodników tam w pewnym momencie straciło motywację i tyle. A czy spełniony? No spełniony będę, jak, bo na boks zawodowy nie narzekam, boksowałem już 16-7, boksowałem walki wieczorne, no, bardzo fajnie, no kariera, pewnie marzenie no, wielu tutaj młodych no, zawodników, ale no marzenie no, prawdziwego no, zawodnika, jak tyle lat boksuje, to kwalifikacja olimpijska. To według mnie to jest takie spełnienie marzeń i, no, i będę do tego dążę do tego każdego dnia, bo podporządkowałem na nowo moje życie, żeby był w tryb sportowy, wiadomo,
kiedy praca, praca, trening trzeba, ale między ten wypoczynek szukać, a nie już na latanie od miejsca do miejsca, bo trzeba ten po prostu wypoczynek i wszystko musi być tam zachowane. Do tego Ci życzymy, tych Igrzysk Olimpijskich. Widzimy się w listopadzie, najpóźniej w listopadzie w Zabrze. Najpóźniej w listopadzie, bo jeszcze może tam 3 września taką delikatną walkę sobie zrobię, żeby się rozruszać, ale jestem na pewno na mistrzostwa Polski. Do zobaczenia. Dzięki.